Cieszymy się drużyna z tej wygranej, wiadomo, że w czasie meczu mieliśmy chapkę na tego bonusa. Chłopacy wszystko wiedzieli, bo byli informowani, można powiedzieć, co bieg, jaka to jest sytuacja, jak to wygląda, ile wygrywamy, ile brakuje nam tego bonusa. Ale można powiedzieć, że też mieliśmy ciężką przeprawę, można powiedzieć, przed meczem z Łagutą. Tak na 100% nie byli poinformowani, ale jeszcze po próbie toru nie byliśmy pewni do końca, czy Łaguta pojedzie te wszystkie biegi. Chcieliśmy podziękować lekarzowi, który to koło tego Łaguty zaklatał, obklejał go. Artur mieścił z bardzo ciężkim bólem, dlatego nie pojechał w biegach nominowanych. Tego ostatniego biega już też nie miał tak siły, ale zaryzykowaliśmy i powiedzieliśmy, że musi jechać, bo wiadomo, że walczymy o tego bonusa. Mój teraz? O co to, Alan? Przepraszam, weź to w głowę. Żeby obecnie nie zapomnieć. No i no cieszymy się, no wiadomo, że apetyt rośnie w ramach jedzenia, że można powiedzieć, że nosiliśmy tego bonusa, ale chodziliśmy po parkingu, właśnie mówiliśmy, Stasiu, ładaj nam bonusa, ale Stasiu nie chciał dać bonusa. No i można powiedzieć, że bierzemy w ciemno, żebyśmy tak wszystkie mecze wygrywali do końca sezonu u nas. I przede wszystkim dziękuję zawodnikom, bo to w sumie oni jeżdżą i oni robią tu to całe widowisko. Dobry skład, w tym roku naprawdę bardzo dobrze jadą. Szczerze to nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, tego wyniku, bo myślałem, że będzie dużo ciężej. No, cieszę się z tego, że tak się stało i potrafiliśmy zdobywać u siebie punkty i to z większym luzem, większym spokojem, bo wiadomo, no, dla kibica, kiedy spotkanie jest bardzo wyrównane, jest na pewno lepsze, ale ja wolę takie spotkania, kiedy jest więcej tego oddechu i mniej nerwów, bo ten stres w żużlu, jak i w każdym, myślę, sporcie, w żużlu przede wszystkim cały czas doskwiera i każdego tam to dotyczy. Także fajnie, że udało się to spotkanie tak odjechać i wygrać. A mecze kolejne, no zobaczymy. No. Miejmy nadzieję, że ta wygrana też da nam trochę wiatru w skrzydła i teraz już będzie tylko lepiej. Kończy mecz dopiero i będziemy dalej na telefonach, czy... Nie przejmuj się, jak no. No, słuchajcie, Stasia. Ja będziemy na telefonach, wiadomo, że ma wszystko załatwione. Szpital, jak to mówię, postawiony jest na nogi, także... Także myślę, że pojedziemy. Jest tydzień czarny. Witam Państwa, gratuluję na początku gospodarzom, trenerowi Rafałowi, na jego ręce samemu zespołowi za świetny mecz i można powiedzieć taką lekcję dla nas na takim torze, który wykorzystali atut do niemiłosiernie, można powiedzieć. Można powiedzieć, że dopiero w końcówce, tak jak Przemek, przede wszystkim może Niels czy Matej, chociaż Matej to dzisiaj spał, można powiedzieć, na startach, przemęczony chyba po tej Słowenii. No cóż, reasumując, no, 5 indywidualnych zwycięstw, 10-0, w tym 4 indywidualne Bartka, to troszkę za mało. Rafała znam z bardzo dobrych startów, ale też potrafi na trasie, na tym torze jechać. No po prostu równy zespół, łącznie z juniorami, którzy dołożyli przecież bardzo ważne punkty. To jest no, zespół bez słabych punktów, no co tu można się czepiać. No, w moim zespole trudno było nawet zastosować jakąkolwiek taką rozsądną, sensowną rezerwę taktyczną, dlatego mówię, w pewnym momencie to już widziałem, że raczej nie ma szans na zwycięstwo, bo jest bezradny Niels. Mówię, chciałem odbudować morale, chociaż niektórych zawodników pod kątem tego meczu na tym meczem na przyszły mecz, bo jeżeli zawodnik kończy jakimiś takimi dużymi znakami zapytania, to jest źle. No, coś tam drgało Iversena, ale to jest zbyt mało jak na uczestnika Grand Prix jednego z naszego literów. Krzysiek Kasprzek, fajne starty, ale po trasie no, mało, może nie dynamicznie, ale tak w niektórych momentach trochę zawahania i też to było, choć później no, wyścig 13, to było, można powiedzieć, na łokcie wyścig 14, 15, ta końcówka, ta ozdoba tego meczu. Dzisiaj udało nam troszeczkę tych punktów odrobić, ale no niestety na tym to, że w pewnym momencie byliśmy bezradni, radziliśmy sobie jak dzieci we mgle, tak można powiedzieć. No, całe szczęście, że Bartek w tych niektórych momentach, tych już końcowych, no, przechylił szale, choć
też dwa błędy i widzieliśmy, jak to się dzieje, że się przyjeżdża z tyłu. Czyli widzieliśmy, czy Olimpeka, czy Artioma. No ale taki żużel w widowisku było fajne, dla nas niestety no, nieskuteczne. Na pewno wszyscy najwięcej żeśmy liczyli. Ale przynajmniej walka w końcówce też była o coś, o ten bonus wygrana przez nas. I to tak na uspoda. Co do indywidualnego występu, to przeplatałem dobre z beznadziejnymi wyścigami, ale myślę, że to były i wyłącznie tylko moje błędy, bo sprzęt miałem rewelacyjnie dopasowany, lecz gdzieś tam popełniłem w pierwszym łuku, się gubiłem, bo to dla mnie jest to specyficzny tor odnośnie na pewno nawierzchni, bo kto tu nie jedzie, to w sumie mówi, że jest bardzo twardo i bardzo ciężko wyjechać, lecz tutaj mój team wspaniale się spisał i sprzęt był rewelacyjny, lecz moje błędy, ale wciąż się uczę i zobaczymy, jak będzie dalej. Teraz tej dużyliśmy sobie próbowali wyjaśnić, dlatego też no mówię, nie robiłem bezsensownych zmian, bo to na końcu by wchodziło, że tego co wycofałem, bym musiał jechać biegać nominowany. Tak przynajmniej ja to widziałem. Nie można było się ratować, ale tak jak powiedziałeś, no, może błędy. Zbyt mało, a nie zbyt drastyczne zmiany powodowały to. To trzeba, tak mówiąc, no, powiedzieć, jakby doprawiać taką no, fajną poprawę, tak delikatnie, żeby nie zepsuć. Na potwierdzenie tego wszystkiego już był bonus w naszym ręku po 13 biegu. Kasprzek się zdecydował na coś, co mu chodziło po głowie i okazało się, że nie wypadł. Zły na siebie, no, ale to były te eksperymenty, żeby kosztem punktów może bo to i tak by nam zwycięstwa nie dało. No, tu decydował przede wszystkim start, ale jakby mieliśmy start, to byliśmy, no, powiem prosto, jakby nasze motocykle stawały. To nie tylko dopasowanie sprzętu, ale też te ścieżki, które no jednak go pościgi. Co się stało właśnie z tym? Piąty twój piąty. Twój piąty. Czyli bieg 12. 10-11 wygrałeś i nagle... Aha. No, to pojechałem jak Szkółkowicz pierwszy, więc no, nic zrobić nie mogłem, bo wygrałem start, a pojechałem sobie gdzieś tam w las, więc no, bez sensu. To nie była kwestia jakichś tam ustawień motocykla? Nie. Nie, nic nie... Można było wyprzedzać. Ewentualnie zmęczenie jeszcze dodam, bo to był trzeci bieg z rzędu. Nie, ale no, nic nie zrobiliśmy, a zaraz wygrałem bieg. Więc no, motor na pewno był wszystko okej, tylko no, moje błędy.